Po środku jasnej planszy znajduje się tytuł serii Polskie innowacje, krok w przyszłość. Powyżej napis Edycja 2019. Na kolejnej planszy jest tytuł Twórczy wybuch. Materiał opowiada o rewolucyjnym projekcie badawczo-rozwojowym zrealizowanym przez firmę Explomet z Opola. O przedsięwzięciu wspartym z programu regionalnego województwa opolskiego opowiadają Aleksander Gałka i Zygmunt Schulz, współwłaściciele firmy. Na końcu filmu pojawia się plansza zawierająca logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Poniżej jest informacja. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Platerowanie symultaniczne, o którym tutaj rozmawiamy, polega na łączeniu wielu warstw materiałowych w jednym akcie strzałowym. Udało nam się rozwinąć technologię łączenia stopów tytanu ze stopami aluminium, stali ze stopami aluminium, czy też aluminium z miedzią. Materiały tego typu są szeroko stosowane w przemyśle budowy aparatury chemicznej, w elektrometalurgii, w przemyśle aeronautycznym. Fundusze europejskie zdecydowanie pozwalają na szersze nawiązanie współpracy z nauką. Pozwalają też tą naukę zaangażować na dużo wyższym poziomie jej kompetencji, co jest najważniejsze. Nauka jest w jakimś sensie narzędziem i my z tego narzędzia chętnie korzystamy.